Tato, wróciłeś! Masz coś dla mnie? O. Nie rób tego! Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. List. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspominał. Mówił tylko, że jest twoim przyjacielem. To chyba na tyle. Muszę iść. Nie, nic. Przykro mi. Tak? Jak mogę ci służyć, mój panie? Obawiam się, że nie będę mógł już pomóc ci ze zwojami, mój panie. Proszę, nie złość się na mnie. Niestety, przez pośpiech przy czytaniu pierwszego zwoju zaniedbałem niezbędne przygotowania. Porażka nastąpiła z mojej winy. Jak widzisz po moich bandażach, nie chodzi o to, że nie chcę. To fizycznie niemożliwe. O, proszę, mój panie, proszę, wybacz mi. Gdyby taki cud był możliwy, ja sam dokonałbym niemożliwego, by cię uradować. Choć bez skargi umrę z twojej ręki, może jednak zaproponuję miast tego inny sposób odczytania zwojów? O, dziękuję, mój panie. Dziękuję. Po całym Tamrie rozrzucone są odosobnione miejsca nazywane polanami przodków. Jedno z takich miejsc jest w Skyrim, w lesie sosnowym. Odprawienie rytuału pradawnej ćmy na polanie powinno dać ci odpowiedzi na twoje pytania. Trzeba ostrożnie usunąć korę z drzewa kantykowego, która z kolei zwabi do ciebie pradawne ćmy.
Gdy będzie podążać za tobą wystarczająca ilość ciem, zaczniesz dysponować drugim spojrzeniem, niezbędnym do odcyfrowania zwojów. Zgodnie z tradycją musisz użyć na polanie przodków konkretnego narzędzia znanego jako nóż pobrania. Rytuału tego uczy się każdego kapłana ćmy, ale tylko kilku rzeczywiście go wykonuje. Jeśli tobie się to uda, to znaczy, że szczęście ci sprzyja. Na podstawie wizji mogę stwierdzić, że prastary zwój, który zapowiada zdradę wobec bogów przypieczętowaną krwią śmiertelników, stanowi klucz do proroctwa. Odczytanie jednego z prastarych zwojów niewiele ma wspólnego ze zwykłym czytaniem książki. Wymagany jest określony rytuał i duża koncentracja. Odcyfrowanie nawet jednego z nich może zająć miesiące lub lata, a odpoczynek kolejne miesiące. Niestety tak. To nieunikniony los osoby czytającej prastare zwoje. Zazwyczaj nie zdarza się, póki kapłan ćmy nie osiągnie wieku podeszłego. Ja po prostu nie przygotowałem się odpowiednio. Niech ci szczęście sprzyja, mój panie. Mówię ci, nie dało się tego nie usłyszeć. Wyjdzie. Te historie o wilkołakach to prawda. Kto tam jest?
tam jest. Się to dla ciebie dobrze. Już nie żyję. Wciąż. Wydawało mi się, że coś słyszę. Postanowione. To zapewne ta piękna pogoda Skyrim, o której tak wiele słyszałam.